Albowiem Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych, stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zawołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, czynię ci krzywdy, czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Gotowy przyjąć nas i obdarzyć hojnie łaskami, bez względu na to, w jakim momencie swojego życia się znajdujemy, bez względu na nasz wiek, na to, czy jesteśmy zdolni, czy nie. Obdarowuje hojnie tych, którzy są odważni, przedsiębiorczy, energiczni, młodzi, jak również tych, którzy są zalęknieni, chorzy i starzy. Przyjmuje każdego i każdego wynagradza tak samo, obdarowując miłością, dobrocią i miłosierdziem. Daje pomimo tego, iż nie jesteśmy doskonali. Jesteśmy grzeszni, popełniamy błędy. Można powiedzieć, że nie jesteśmy doskonałymi pracownikami, a On pomimo tego czeka, aby nas przyjąć i jeszcze wynagrodzić, obdarzyć wszelkimi potrzebnymi łaskami. Niestety taka postawa spotyka się ze sprzeciwem tych, którzy byli przyjęci wcześniej. Gdy otrzymali swoją zapłatę, zaczęli szemrać przeciwko gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Niestety z taką postawą spotykałam i spotykam się w swoim życiu na co dzień, jako osoba żyjąca kiedyś dala od Boga w grzechu, kiedy odnalazł mnie Jezus i poszłam za Nim. Dla tych, którzy żyli przy Nim dłużej, moja przemiana była niezrozumiana, a nawet zdarzyło się, że nie do przyjęcia. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak Tobie, mówi gospodarz w przypowieści. Bóg patrzy inaczej. On kocha wszystkich tak samo. Kocha Ciebie tak samo jak mnie, jak kapłanów, jak osadzonych, jak młodych i starych. On jest po prostu hojny i bezinteresowny. I może właśnie w tej chwili czeka na to, by przyjąć Ciebie do swojej rodziny. Chcę Ci powiedzieć tak od serca: nie bój się, zaufaj Mu. On nie chce nic w zamian, On chce dać Ci wszystko, co jest Ci potrzebne do życia. Dać miłość i opiekę, dać siebie. Otwórz swoje serce na najlepszego gospodarza, jakim jest Bóg, a przemieni Twoje życie, sprawi, że poczujesz się spełniony i szczęśliwy. Bo dla Boga, pomimo tego, że byłeś ostatni, jesteś pierwszy.